Kilkadziesiąt stolików, kilkuset zawodników z prawie 30 krajów. Tak najkrócej można przedstawić rozegrane w hali WF mistrzostwa zawody. Rozgrywane są co 2 lata, stąd nie zabrakło czołowych zawodników dyscypliny. Konkurencji z kostką Rubika w roli głównej jest sporo. Niektóre są niezwykle ciekawe. Miłośnicy królowej sportu mówią, że najbardziej prestiżową, lekkoatletyczną dyscypliną jest bieg sprinterski. W przypadku kostki Rubika śmiało możemy stwierdzić, że jest podobnie. Największe oklaski zbiera w mistrzostwach ten, kto najszybciej ułoży kostkę 3x3x3. W stawce o złoty medal wrocławskich zawodów liczyli się tylko ci, którzy potrafili osiągnąć czasy poniżej 10 sekund. Wygrywał zawodnik, który uzyskał najlepszy średni czas z 5 prób. Tytuł mistrzowski wywalczył Siergiej Ryabko z Rosji. Kolejne miejsca na podium zajęli Mats Walk z Holandii i nasz reprezentant Michał Pleskowicz. Pan Michał może mieć powody do dumy, bo z zawodników z pierwszej trójki uzyskał najlepszą próbę. Jako jedyny zszedł poniżej 8 sekund. Powody do radości dał nam także m.in. Michał Halczuk, który specjalizuje się w układaniu kostki 5x5x5. W tej konkurencji był najszybszy spośród wszystkich uczestników i zdobył tytuł mistrzowski. Układanie kostki Rubika, jak się okazuje, może być pasjonującą dyscypliną, która dostarcza wielu emocji.